Tak wyglądał samochód jednej z ofiar zdarzenia, do którego doszło dziś rano na skrzyżowaniu ulic De Gaulle'a i 1 Maja. No, ja jechałam z tej strony, jechał taki młody, bardzo młody chłopak, takim wielkim samochodem, vanem. Nie wiem, czy go zarzuciło, czy za szybko jechał. Walnął we mnie, no i tutaj ucierpiał pieszy. 16-latek, który stał przed przejściem dla pieszych, trafił do szpitala. Ze wstępnych informacji wiemy, że nie odniósł on poważniejszych obrażeń. Sprawca to o 2 lata starszy, mieszkaniec Zabrza. Najpierw uciekł, tam jeszcze przyhaczył chyba samochody po drodze, no ale tam gdzieś zostawił samochód i wrócił. Bardzo młody chłopak. Sprawca tych 2 zdarzeń drogowych został przez nas zatrzymany. Nie posiada on prawa jazdy. My to oczywiście weryfikujemy. Wszystko wskazuje na to, że nigdy nie dysponował tym dokumentem. No, w tej chwili ustalamy to, do kogo ten samochód należy, w jakich okolicznościach on wsiadł za kierownicę tego auta i przede wszystkim to, co on będzie miał do powiedzenia na ten temat.